Sądy orzekają w każdej ludzkiej sprawie, od rozwodu, poprzez alimenty, sprawę administracyjną, czy to pozwolenie budowlane, czy kwestia podatków, kiedy obywatel musi zetrzeć się z państwem, czy też nawet sprawa odmowy mandatu na drodze. To są takie sprawy, gdzie obywatel mówi, to ja mam rację i musi iść do sądu. I teraz pytanie, czy za stołem sędziowskim będzie osoba niezależna od polityki, nie bojąca się prokuratury, w pełni niezależna, która jest w stanie tą sprawę osądzić, tak jak mówi prawo, bez żadnych nacisków. I teraz, co robi Krajowa Rada? Dlaczego to jest tak ważny organ? Rada decyduje o nominacjach sędziów na pierwsze stanowisko, czyli tego podstawowego sędziego w sądzie rejonowym, tam, gdzie najwięcej spraw ludzkich trafia, aż do Sądu Najwyższego, gdzie batalia toczy się już o tym, jak czytać prawo. Mamy takie zmiany, które są już bardzo konkretne, które przybrały formę aktów prawnych procedowanych już przez Radę Ministrów. Jeżeli zostaną uchwalone te, które dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa, to tak naprawdę politycy przejmą pełną kontrolę nad Krajową Radą Sądownictwa. Inaczej mówiąc, to politycy będą decydowali o tym, kto zostaje sędzią. Wprowadzenie dodatkowo postępowań dyscyplinarnych, które są uzależnione od polityków, będzie skutkowało tym, że też to politycy, w tym wypadku Ministerstwo Sprawiedliwości, będzie decydowało o tym, kto sędzią przestaje być. Ja myślę, że obywatele, którzy dzisiaj się zaangażowali w obronę sądów, robią naprawdę ogromnie dobrą robotę. Naprawdę apeluję do wszystkich ludzi, żeby angażowali się dzisiaj w sprawy społeczne i angażowali się w obronę sądów, bo ona jest dla naszego państwa.